Krysia jest taką iskrą i takim światłem w tym filmie, bo będziemy zaraz oglądać historię antybohatera. I będzie to historia takiej kuli śniegowej, która doprowadza do różnych trudnych sytuacji w życiu i konsekwencji tych wyborów. I to jest jej amunicja, żeby sprzeciwiać się systemowi, który obecnie panuje. I Krystyna, też mogę powiedzieć o niej, że ma taką intuicję, taką psią intuicję. Wyczuwa jako pierwsza różne rzeczy, które za chwilę dla reszty świata filmowego będą jasne. Chciałam powiedzieć, że jestem z Krakowem związana i czuję się, jakbym była stąd, dlatego, że to jest trzecia produkcja moja filmowa w Krakowie. Mało tego, ja też dostałam się do szkoły w Krakowie, ale wybrałam Łódź i zawsze się zastanawiałam, Boże, jak to będzie, jakim bym była człowiekiem, jaką bym była aktorką, jakim bym miała życie, w kim bym się zakochała, gdybym właśnie wybrała Kraków. I trochę tęskniłam do tego miasta, ale tak mi podpowiadała intuicja. I los chciał, że od razu po szkole zaczęłam dużo grać i faktycznie w zasadzie przez prawie 3 lata ja mieszkałam trochę w Krakowie, trochę w Warszawie, więc bardzo jestem oddana temu miastu i bardzo się cieszę w ogóle, że mamy premierę właśnie w Krakowie. Dla mnie ta rola była po pierwsze spotkaniem z moimi przyjaciółmi ze szkoły, tak naprawdę na planie, poznaniem bardziej Krakowa. No a po drugie naprawdę niemałym wyzwaniem aktorskim, bo to jedna z pierwszych większych ról filmowych, z jakimi miałem okazję się zmierzyć. Naprawdę ciekawe zadanie, zajrzeć w głąb siebie, w głąb swojej delikatności, w głąb wrażliwości i w głąb tak naprawdę tej postaci, którą tutaj mamy i to, czego ona chce, czego ona pragnie, jak bardzo ona jest w stanie wierzyć, kierować się dobrem i jakimiś takimi swoimi wartościami. No i przy okazji kochała góry, Kraków. Figurant, film jest o figurancie, czyli o młodym chłopcu, któremu się wydaje, że połknął wszystkie rozumy, ma władzę i rządzi, a jest nikim. Czyli jest taką figurą marionetką. Konkretnie jest młodym człowiekiem, który się zaciągnął do esbecji w latach 60. i inwigiluje Karola Wojtyłę w Krakowie. Film jest krakowski, to znaczy cała akcja dzieje się w Krakowie. To jest młody chłopak, sympatyczny, miły, blondynek. Myślimy, że będzie bardzo takim bohaterem pozytywnym. Okazuje się w trakcie, bo widzimy co robi, że jednak siedzi w nim diabeł. I ten diabeł w ciągu filmu wychodzi z niego. Natomiast z drugiej strony on chce. Chce mieć dobrą dziewczynę, potem żonę, chce kochać, chce mieć dom, chce mieć dziecko, ale wszystko to traci. Ten pomysł to się zrodził ze 20 lat temu i tam nawet różni koledzy się przymierzali do tego filmu, ale jakoś nie mogli dobrnąć już do mety. Thank you.